Chciałbym, żeby było jak najwięcej osób, także zapowiada się ciekawe seminarium. Później zrobimy wspólny trening. Jeszcze mam dla Was próbki, spróbujemy przetreningówki, zobaczymy jak działa, bo sam jestem nawet ciekawy. Mam odżywkę białkową, którą też przetestujemy. Co jeszcze? No i koszulki takie upominkowe dla uczestników. Czy starszy dla wszystkich, zobaczymy po prostu od ilości. Czy będą dla wszystkich, tak jak mówię, czy po prostu za aktywność będę dawał, to wszystko wyjdzie w trakcie. No i później jakieś pamiątkowe zdjęcia i trening. Małe uzależnienie, musieliśmy specjalnie zrobić przerwę, a poza tym Bartek musi się pożywić trochę przed zawodami. 6 tygodni do zawodów, porcja solidna, ale 80% to same warzywa, także makaron tam byście musieli pod lupą szukać, żeby coś znaleźć. No nic, my spijamy i lecimy dalej. No to trochę się spóźniliśmy, chyba 10 minut, ale zobaczymy. Na drugim ciele była Ada, Dobra. Powiedz mi gdzieś jakiś szczepotwory. Idę do sklepu, przykładowy mamy makaron orkiszowy, makaron przedni. No i teraz jest kwestia po prostu naszego wyboru, bo na to się zdecydujemy. Makaron przedni jakby nie jest w 100% zdrowy, ale orkiszowy też nie będzie w 100% w tym momencie zdrowy. Tak samo przykładowo chleb. Mamy chleb żytni, mamy chleb przedni. Teraz jest kwestia wyboru. Jogurty, jogurt naturalny. Też nie jest w 100% zdrowy. No ale teraz jest kwestia, czy my wybierzemy jogurt naturalny, czy na przykład z dodatkiem jakichś owoców, gdzie już występują cukry proste. Wysoki poziom kortyzolu prowadzi tutaj również do wzrostu glukozy we krwi. Wzmacnia wypotęgowanie innych hormonów stresów, takich jak adrenalina i noradrenalina. Ponadto wpływa kortyzol negatywnie na gospodarkę białkową, nasila katabolizm, czyli tutaj rozpad białek, węglowodanową i tłuszczową, zwiększa lipolizę, czyli rozpad tej trójglicerydów. Jednak wydzielany jest jeszcze on podczas długich przerw między posiłkami, jeżeli mamy bardzo długą przerwę, też się tutaj nasila w dużym stopniu katabolizm. Po 60 roku życia, jak i podczas nadmiernego nadużywania alkoholu. To są takie czynniki, które tutaj mają wpływ na poziom kortyzolu. A teraz jak go zmniejszyć jakoś?
No to takie naturalne czynniki, jeżeli chodzi o zmniejszenie poziomu kortyzolu, no to jest regularny sen, aktywność fizyczna, dobrze zbilansowana dieta. I następna kwestia, suplementacja witamina C. Tylko mówimy tutaj o większych dawkach, takich 3-4-5 gram dziennie. Takie suplementowanie w tych różnych takich sklepowych, gdzie jest 200 mg, to jest troszeczkę mija się z celem. Dawki witaminy C, żeby przynosiły tutaj pozytywne wpływy, no to jest tak minimum te 2 gramy dziennie, żeby spożywać. No i jeszcze aminokwasy rozgałęzione BCA. 250 gram, płatki owsiane 80 gram, dbana 75, rodzynki przyjmujemy 35 gram. Ilość węglowodanów w mleku 250 gram wynosi 13. W płatkach owsianej w 80 gramach 50 gram, w bananie w 75 16, no i w rodzynkach w 35, to jest taka garstka, wynosi 21 gram węglowodanów. W sumie mamy 100 gram węglowodanów we wszystkich wszystkich produktach. Następnie indeks glikemiczny 44, 40, 60, 65. Czyli patrząc pod względem samego indeksu glikemicznego, byśmy mogli powiedzieć, że połowa z tych produktów się nie nadaje, ponieważ podchodzą pod wysoki indeks glikemiczny. A dostępne są? Tak, tak. Możemy śmiało na internecie znaleźć takie zestawienie? Zestawienie poszczególnych produktów. Wystarczy w Google'ach tam wyszukać indeks glikemiczny poszczególnych produktów i co prawda nie ma tam wszystkich na pewno, jednak większość się znajdzie w formie całej tabeli. Asterydy, a przysiądę. To na pewno. Wspomaganie farmakologiczne. Z takich naturalnych, no to jest cynk, witamina D3, DA, tak zwany kwas D-asparaginowy, wyciąg z kozie ratki. Jeszcze możemy tutaj zaliczyć tribulus. No to jest największy glin, jaki tutaj może w ogóle być. Nie ma on żadnego wpływu na ten nasz poziom testosteronu. Jeszcze jak badania pokazują, wszystkie, jakbym powiedział, saponiny steroidowe mogą mieć wpływ jakby tutaj na zwiększenie poziomu testosteronu, ale po 35 roku życia. Ewentualnie dla kogoś, kto może na przykład 20-25, ale rzeczywiście ma naturalnie obniżony poziom testosteronu, jest na bardzo niskim poziomie. Ale w takim wieku do 25-30 roku życia naturalnie mamy tak podniesiony poziom testosteronu, że takie wszystkie z zewnątrz dostarczanie DAA, witaminy D3, jeżeli chodzi pod względem testosteronu, nie ma takiego już większego na podniesie. Dlatego jak zobaczycie różne w sklepach testosteronu, tam 3 kg, 5 kg masy w ciągu, nie wiem, tygodnia, 2 tygodni, no to sorry, ale to nie tędy droga. Środki, jak tutaj kolega wspomniał, farmakologiczne, tak, ale w wieku 20-25 lat takimi busterami testosteronu no nic tutaj nie działa. Marzeneczkę, zobacz sobie. Marzeneczkę, zobacz.
fotografii nie ma, ale... To na oko. Na oko, tak jest. Oko, oko zawodnika. Ile gram? Poczekaj, 10. 10, 15. Tak, do smak? Ciasteczko, wiesz? Nie macie jakieś shakery, to dawać. 30 będzie. Dobra, teraz spróbuj. Więcej miałem niż tu zresztą całego życia. Teraz test. Zobacz, rozpuszczalność według mnie się elegancko rozpuszcza. Świetna, do dna. Dobre? Bardzo dobre. Łyżeczka niby ma mała 5 gram, więc... Chociaż... To taka kopiata trochę. Więc będzie koło 30. Dobra, woda. Na sucho, da. Na sucho? Tylko nie nosem, nie nosem. Jeszcze, jeszcze trochę wlej, okej. Okay. Czego, ale nie zrobi się dla formy. Dokładnie. Dobra, spróbujcie. Chodzi o sam smak. Nie rozmieszało się to na pewno. Będą takie grudki, ale chodzi o smak. Nie wiem. Ciasteczko. Ja tam mimo oczywiście to robię z mlekiem, nie? Ale... Z mlekiem, nie? No na pewno wszystkie białka z mlekiem są lepsze. No będą takie grudki, więc nie ma co. Nie wiem, ale ja czuję wanilię. Pipi, spoko. Ja czuję wanilię. Tak. Wanilię? No. Znaczy wanilię tak... Bo wczoraj piję wanilię i tak podobnie mi pakowało po prostu. A wtedy grudki, ale chodzi ogólnie o smak, nie? Bo jak masz się chyba zamieszać, to by się... Ja wiem, ja i to jest? Nie, wiesz co, Hajtek, co jest szuczka? To jest paczuszka? W zależności od, mówię tutaj od sklepu, ale to za jakieś 65-70 zł. I masz kilówkę, nie? I to jest praktycznie izola połączony tutaj z serwatką. W składzie masz 1,5 grama tłuszczu tylko, 2,9 węglowodanów i 83 białka w 100 gramach, nie? Czyli dosyć solidny skład, mówię, cena też jest naprawdę dobra. To jak ogólnie, spoko? Mówię, dobrze. Mi to przypomina takie płatki są śniadaniowe. No, no, no. I co to mi to przypomina? Wiesz co, ja ogólnie bardzo często właśnie to jem na śniadanie z owsianką, nie? Dobrze, katabolizm. Za to ziołko? Co? Żeby zabezpieczyć katabolizm. Nie, no poczekaj, to będziesz miał teraz porcję, masz 30 gram, to przypuszczam, że taki to będzie 6 właśnie. I wiesz, ogólnie jeżeli chodzi o białko, na przykład ja nie leję dużo wody, no. Bo czym więcej wody nalejesz, tym bardziej je rozcięcie, czyli ten smak w ogóle traci, nie? Najlepiej to z tym mlekiem, nie? Ale olejem. Masz tego shakera? Jakże białka, musisz spróbować tylko kaszkę wody i sobie robić taki sos. Ja właśnie tak robię, wiesz, bo czym więcej wody lejesz, tym bardziej to rozcięcie, tak, i to traci tak, w ogóle smak dla mnie. No. Ja też, jak ja mam białko w sumie, to nie wiem, bo ty tak mam. To wypij sobie, to ci jeszcze tego naleję. No raz. Chodźmy, to jest próbowo. O, ładnie pachnie. Ciasteczko. Ja mam Bounty, nie wiem, czy chcesz próbować? Jeszcze raz? Bounty. Bounty? Bounty, no. Ale z czego? Z Wuka. Znaczy ja mam to samo białko. Akurat. Spoko. Idzie. A nie, czy, ale nie, czy, nie wiem, czy tego nie będzie miał lepszego. Spróbuję za chwilę to. To są wielka cena, 6 dych za kilo, nie? Czy tak? Dążyłbym? No. Dobra, sprzedaż w tej cenie. To masz kilo, nie? Spróbować? Spróbuj sobie. Ciasteczko. Wiesz. Ładny pachnie. Wielo pachnie kolor, no. Ojej, to nie rozmieszałem za dobrze. Gdzie dziewczyny są tam? Kurwa, no faktycznie, tak dobrze daj po nosie. Wiem sobie. Powiem tak. Tak, i wiarę piloty. Ja bym więcej nasypał. Ja bym słodszy.